Dzisiaj pokażę Wam, jak wycieniować twarz. Użyjemy kredek Faber-Castell Polychromos z numerami 132, 189, 131, 235. Na początek najjaśniejszą kredką, czyli 132, kolorujemy całość, a także zaznaczamy wstępne cienie. Najmocniej przyciskamy kredkę przy policzkach, a także koło grzywki. Cienie wzmocnimy kredką 189. Poprawiamy tylko najciemniejsze miejsce. Teraz zrobimy rumieńce kredką 131. Na koniec poprawimy cienie szarą kredką, czyli 235. Jeżeli postać tutaj wydaje nam się za blada, możemy jeszcze docieniować jasną kredką. Oto efekt. W dzisiejszym tutorialu to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się przydał. Trzymajcie się i cześć. Chcesz więcej? Zapraszam na mój kanał Sarabi Studio, a także na mojego bloga www.sarabistudio.pl. Znajdziesz tam bardzo dużo ciekawych postów właśnie na temat Lilalou. Zerknij również na Lilalou TV, czyli oficjalne konto Lilalou na YouTube.